Bardzo ciepły, choć grudniowy. Dzień, w którym wigilijne paczki trafiają do rąk najmłodszych. Akcja odbywa się już po raz 15. Wcześniej organizowaliśmy go w kinie Neptun. Odkąd powstało Europejskie Centrum Solidarności, ta impreza odbywa się tutaj. Wigilijna paczka to akcja skierowana do dzieci najbardziej potrzebujących. Jestem dzisiaj szczęśliwa. Szczęśliwi byli też dorośli. Dawanie szczęścia innym też uszczęśliwia dającego, a więc też jestem szczęśliwy dając. Wigilijna paczka to nie tylko prezenty, to także moc atrakcji. W tym roku przygotowano m.in. szopkę, pokaz baletu czy popisy wokalne. Na scenie swój talent prezentowały młodziutkie wokalistki, ale też i ta nieco starsza, której słuchanie to prawdziwa przyjemność dla ucha. Występuję tutaj z Płacem Młodzieży. Robimy takie imprezy, wspieramy właśnie i pokazując swoje talenty. Tak spędzona sobota to duża ulga dla rodziców, którzy w tygodniu mają ręce pełne pracy. Ciężko. Piątkę ogarnąć jest ciężko. Po części artystycznej najmłodsi mogli odebrać paczki ze słodyczami. Paczki opłacane są ze środków gminy, ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. My te paczki również przygotowujemy. W tym roku przygotowano 640 paczek. Zjesz sam to wszystko? O, tak. Sam? Z nikim się nie podzielisz? Podzielę się z mamą. Wigilijna paczka to inicjatywa miasta Gdańska i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.